Cześć, witajcie. Na początku tego filmu chciałbym Was przeprosić, ponieważ są cały czas drobne zaburzenia z dźwiękiem, no ale jak widzicie, walczy tutaj na podwójnym mikrofonie, jeden, drugi, podwójnym sprzęcie i dopóki no, nie zdobędę jeszcze kilku przewodów, żeby to wszystko podłączyć, tak żeby miało ręce i nogi, mogą wystąpić drobne zaburzenia. Mimo wszystko mam nadzieję, że sam film da się obejrzeć, nie będzie to jakiś zbyt duży ten dyskomfort. A sam film w sobie pomoże Wam ukończyć ekspedycję lub chociaż zachęci Was do jej rozpoczęcia. Także zapraszam do oglądania. No dobrze, słuchajcie, czas dość mocno ucieka z ekspedycją, więc wypadałoby zabrać się za jej ukończenie. Także na szybko w tym filmie ogarniamy kamienie milowe, prędkość ucieczki. Czyli musimy naprawić najważniejsze systemy statku. Powrót do domu, założyć bazę, egzobotanikę odhaczyliśmy, międzygwiezdny, wykonaj skok warp do nowego układu, czyli będziemy musieli tutaj zbudować hipernapęd, no i skoczyć. Serce anomalii, czyli przyzwać anomalię. Napraw ważne wyposażenie, będziemy musieli naprawić nasze multinarzędzie. Osiągnij pierwszy punkt spotkania, czyli po prostu będziemy musieli dolecieć na miejsce i udokumentuj świat. Jest to co prawda dodatkowy kamień milowy, ale spokojnie możemy go sobie też ogarnąć. Także zacznijmy może od naprawy statku, tak jak leci po kolei. Do naprawy statku potrzebujemy czysty feret, galaretę diwodorową, blachę metalową, miedź, koncentrowany węgiel i tlen. Także ja lecę zbierać. No tutaj nie będę wam na filmie pokazywał, jak zbieram. Nie ma to chyba większego sensu. Gdy tylko namierzymy jakieś złoże miedzi. O, jest niedaleko. Weźmy je sobie, zaznaczmy i tam będziemy biec. Także ja tutaj pauzuję, zbieram wszystko, co potrzebujemy i widzimy się za chwilę. Znalazłem coś ciekawego. Miejsce katastrofy statku. Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło trafić na taki znacznik. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, o co chodzi. No tak, nie pogadaliśmy, nie? Chyba tutaj w porządku, to zaraz ogarniemy temat. Mieliśmy to chyba zrobić na poprzednim filmie, ale jakoś się tak wydarzyło, że się zapomniało, ale to nic. Jak coś odhaczone, to i tak tylko było chwilę pogadanka, więc nic takiego, nie? Jak wspominałem, jeżeli natraficie na jakąś jaskinię, nazbierajcie sobie trochę kobaltu. Jest to też dość przydatny pierwiastek. Dodatkowo można tutaj trafić na srebro, złoto, które jest potrzebne do wytwarzania urządzeń, które zasilają naszą bazę w energię. No i oczywiście zbierajcie sześciany wiru. Nie są one do niczego co prawda przydatne, ale zawsze możemy je opędzlować na wolnym rynku i trochę kaski zarobić. Dobra, ja wracam do zbierania i widzimy się za kolejną chwileczkę. Oczywiście, jeśli chodzi o złoża, no zbieramy je manipulatorem terenu, nie laserem, więc przełączamy się na manipulator terenu. W przypadku PC-a to jest G. No i uprawniamy zbieractwo. Ciekawe jest to, że w momencie, kiedy zbieramy manipulatorem terenu złoże, tak jak teraz ja to robię, nie przeszkadza to strażnikom, nie? Jeżeli z lasera potraktujemy jakiś kamyk, no to zaraz się na nas wściekają, ale jeżeli robimy wyrwy w ziemi, zbierając hurtowo, że tak powiem, minerały, no to strażnicy nie reagują. To do manipulatora terenu jeszcze jedna taka dodatkowa tutaj sprawa. Nazbierajcie też pył krzemionowy, ponieważ będzie wam potrzebny do produkcji
szkła, no ale o tym wspomnę w momencie, jak będziemy robić. W każdym razie nie wrzucajcie go, nie sprzedawajcie, ponieważ wam się przyda. Jeżeli na planecie natraficie na jakiekolwiek składniki do gotowania, jak fasola impulsowa, jagody, cokolwiek innego, zbierajcie, ponieważ w tej ekspedycji będziemy musieli upiec ciastka, więc takie rzeczy nam się przydadzą. Czyli tak, na początek potrzebujemy czysty feryt i galaretę diwodorową. By uzyskać czysty feryt, no musimy rafinować zwykły feryt, więc musimy zbudować sobie rafinator. Żeby zbudować rafinator, o, chyba jeden dostajemy na starcie gry, więc sprawa jest ułatwiona. Ale jeżeli byście chcieli go zbudować, potrzebujecie tlen i jedną blachę metalową. Weźmy sobie, wyprodukujmy czysty feryt. Właśnie, może nim zacznę. Jak widzicie, całkiem sporo nazbierałem surowców. Poświęciłem na to jakąś godzinkę, ale więcej czasu teraz poświęcicie na zbieranie, tym mniej zbierać będziecie później. Także no, tutaj są dwa sposoby, tak? Możecie sobie na pierwszej planecie w miarę spokojnie biegać i zbierać. Możecie też po prostu zbierać, jeżeli będziecie coś akurat w danym momencie potrzebowali. Ja wolę mieć zapas, bo różne dziwne rzeczy mogą się stać, więc... Także lecimy z czystym ferytem. Zobaczmy, ile go potrzebujemy. Tylko 50 jednostek, więc nie jest dużo. Zrobimy sobie setkę, bo jeszcze chyba do czegoś tam nam potrzebne będzie. Drugą rzeczą jest potrzebna galareta diwodorowa, więc możemy sobie ją wytworzyć. Potrzebny jest do niej diwodór, także no, pierwiastek też bardzo łatwo dostępny, w którym nie ma jakichś większych problemów, nie, żeby go zdobyć. Czyli co? Czysty feryt, galareta diwodorowa, silnik naprawiony. Tutaj łata hermetyczna i blacha metalowa. I blachę metalową także wytwarzamy sobie spokojnie, jest potrzebny do tego pył ferytowy. Łatę hermetyczną dostajemy w statku, więc od razu na start ją posiadamy. Nie jest to jakiś problem. Poprawmy sobie od razu też pozostałe miejsca, ponieważ no, nazbierałem tyle surowców, że spokojnie możemy to zrobić. I namagnesowany feryt. Namagnesowany feryt to już jest bardziej złożony pierwiastek. Tam było 80, czyli potrzebujemy 160 czystego ferytu. Weźmy go sobie, zróbmy. A mamy 160 czystego ferytu. Czyli robimy namagnesowany feryt. Tu już jest przelicznik 2 do 1, dlatego potrzebowaliśmy trochę więcej, nie? Tego pyłu ferytowego. Dobra, mamy zrobione. Naprawmy ostatnią część. Która nam tak dobrze idzie, możemy też od razu naprawić multinarzędzie. Azotan sodu jest potrzebny. Weźmy, przetwórzmy sód. 25, więc na szczęście nie za dużo. Aż sodu no zbyt wiele nie nazbierałem akurat. Wiadomo, sód zdobywamy z kwiatków. Tutaj jeszcze jest jako drugi pierwiastek, występuje w kamieniach, więc też warto się nim zainteresować na start, nie? Wodór mamy. Srebro udało nam się nazbierać w kopalni i
No, rurki węglowe mamy, a nawet gdybyśmy nie mieli, nie jest to jakiś specjalny problem, żeby je wyprodukować, ponieważ potrzebujemy do nich tylko węgiel. Także naprawmy sobie od razu też multinarzędzie, żeby mieć to z głowy. No, czemu dość istotne jest naprawienie multinarzędzia? Jeżeli nie macie możliwości odebrać innego jako nagrodę z ekspedycji, po prostu bardzo fajnie będzie można ustawiać sobie technologię, nie? Ją łączyć, żeby bardziej więcej bonusów wyciągnąć. No dobra, mamy naprawione multinarzędzie. Od razu nam się udało zaliczyć też jeden z kamieni milowych. Pamiętajcie zawsze, żeby zabierać ze sobą rafinator. Po prostu naciskacie środkowy klawisz myszy. On wam wskakuje do plecaka, nie? Wtedy. Dobrze, weźmy sobie zestaw elementów dekoracyjnych bazy. Także odbierzmy od razu tą nagrodę, żeby było z głowy. Nie wiem, czy od razu możemy wybudować... Nie, nie mamy komputera bazy. Dobrze. Czyli musimy zrobić prędkość ucieczki. Podróż do nowego świata. I weźmy, wystartujmy. Teraz tak, jeżeli macie już statek na chodzie, warto nazbierać trochę trytu, ale też nie tylko trytu, ponieważ tutaj też spokojnie zdobędziemy złoto, zdobędziemy srebro, więc trochę pobawić się z asteroidami, jak najbardziej platynę właśnie, zapomniałem o platynie. Jak najbardziej tutaj warto też chwilę spędzić w kosmosie i farmić gwiazdki. Czekam, aż się muzyczka skończy, żeby móc spokojnie mówić. Uważajcie, nie zestrzelcie czasem innych statków, które też kopią w plach torytów, czy tam nie trafcie ich, ponieważ no, skończy się to tym, że zostaniecie zaatakowani. To nie rozrabiajcie. Najmniej do czasu, dopóki no, nie będziecie wystarczająco mocni. Z okazji, no, w trakcie takiego zbierania jeszcze osiągnęliśmy drugi kamień milowy. Mam nadzieję, że zdążyło mi się to nagrać, bo miałem pauzę włączoną. Także sobie przyjrzyjmy nasze kamienie milowe. W fazie drugiej nam się, tutaj widzę, gwiezdny pył odpalił niż asteroidy, także sobie też odbierzmy. Nagrody warto odbierać jak najszybciej, ponieważ no, mogą nam pomóc w wykonywaniu kolejnych misji, nie? Jak widzicie, wpadł świder optyczny, czyli ulepszenie multinarzędzia, do tego ulepszenie kombinezonu. Dobrze, weźmy sobie tą misję, zróbmy ją. Pobierz kurs na nowy świat. No dobrze, znajdźmy sobie jakąś planetę inną. No i mam.
Weźmy, pójdźmy skanowanie. Tak sprawdzam, która najlepsza tutaj by dla nas była, nie? No większej różnicy nie ma, wszędzie jest wysoka aktywność strażników, aczkolwiek nie jest to takie złe, ponieważ wysoka aktywność nie oznacza, że będą nas atakować od razu, po prostu one występują, nie? Ale na szczęście od razu nie będą nas atakować, tak jak przy agresywnych strażnikach. No dobrze, zbliżamy się do planety. Akurat jakoś tak wyszło, że mniej więcej na bazę jakiegoś tej gracza Jairon Beze lecimy. Weźmy sobie, polećmy. Generalnie obce bazy, bazy innych graczy, no tutaj nam też potrafią dość mocno ułatwić rozgrywkę. Kolejna jakby część tego pierwszego questa się odpaliła, czyli postaw stopę na nowym świecie. Weźmy sobie, wylądujmy. Się zaraz nas strażnik namierzył. Te na szczęście, tak jak mówiłem, nie są tutaj strażnicy jeszcze agresywni. No i mamy pierwszą misję, czyli prędkość ucieczki. Podpatruję, jakie tu statki lądują, ale no nic ciekawego. Więc odbierzmy sobie nagrodę za pierwszą misję. Nauczyliśmy się technologii komputer bazy, więc będziemy mogli teraz spokojnie wybudować bazę. Odbiornik teleportacji, czyli że będziemy mogli przerzucać przedmioty, nie? Ze statku. Lider optyczny wypada zamontować przy laserze. Rakieta. Rakieta handlowa nie jest jakimś must have, ale skoro mamy, możemy jak najbardziej zamontować. Tutaj już dość ładnie mamy wzmocnione wydobywanie, więc dodatkowo w kosmosie znalazłem bryłki i skryt. Żeby nie dublować niepotrzebnie przedmiotów, po prostu poprzerzucajmy sobie rzeczy do plecaka. Tryt zostawię, bo trytu w plecaku nie mam, więc są jak złota. A nie, złota mam. Także tylko tryt zostawiamy na statku, ponieważ jest on potrzebny do zasilenia. Dobrze, teraz sobie zahaczymy o stację kosmiczną w pierwszej kolejności, żeby rozbudować nasz plecak. Także pamiętajcie, żeby każdorazowo, jak jesteście w nowym systemie, jak wkroczycie do kolejnego systemu, żeby odwiedzić tutaj tego gościa, zakupić jakieś ulepszenie, czy to do kombinezonu, czy do technologii, bo możecie równie dobrze do technologii też miejsce kupić. No na początek na pewno zdecydowanie bardziej nam się przyda egzokombinezon. Jednakże dostaliśmy komputer bazy, więc nawet nie będziemy musieli go budować, to jest, uważam, genialne. I jeszcze jedna sprawa. Gadajcie ze wszystkimi, ponieważ
jednym z kamieni milowych chyba było tutaj nauczenie się iluś słów, jeżeli się nie mylę. Odkryli stworzenia 10 na 12, także niedługo i stworzenia będziemy mieli odhaczone. Naucz się obcych słów 2 na 16. Na stacji nie wiem ilu mamy. 5, 6 obcych, z którymi możemy zagadać i poprosić o naukę języka. Także odhaczamy tak naprawdę 3 stacje. I spokojnie będziemy mieli również ten kamień milowy, nie? Odhaczony. Także gadajcie tak długo przynajmniej, dopóki nie odhaczy wam tego kamienia milowego. Później możecie to olać, chyba że będziecie chcieli grać na tym save'ie, no to warto to rozwijać. Dobrze, wiem, chyba ze wszystkimi pogadałem, przynajmniej z większością. Czyli 7 ich tu było. 2 słowa mieliśmy. Na dobrą sprawę 2 stacje i mamy kamień milowy odhaczony. Druga sprawa, terminal handlowy. No, będziemy potrzebowali na pewno krosnokablowania. Jest ono dość drogie, ale możemy kilka sztuk nabyć dla świętego spokoju. Myślę, że 5 na jakiś tam początek wystarczy. Nie? Dodatkowo możemy posprzedawać, jeżeli coś takiego posiadamy, to artefakt geków. Normalnie bym odradzał jego sprzedaż na chwilę obecną, spokojnie. Chyba że będziecie chcieli zostać na tym save'ie, no to mówię, to wtedy nie sprzedawać, zostawić sobie na później. Gdzieś powinny być jeszcze sześciany wiru, właśnie. Zrujmy sześciany wiru. Żywy szlam, później można z niego zrobić nanity, ale mówię, jest to safe, na którym nie zostanę, dlatego spokojnie się pozbywam takich rzeczy. I co, jak mamy odhaczone wszystko, co chcieliśmy zrobić na stacji, spokojnie wracamy. Proponuję bazę budować na pierwszej planecie, ponieważ jest ona najdelikatniejsza, jeśli chodzi o obchodzenie się z nami, nie? Więc nie będziemy tutaj musieli zbytnio jakimiś burzami ognia czy podobnymi rzeczami się borykać. Kosmicznej anomalii jeszcze wezwać nie możemy, więc jeszcze się wstrzymajmy. Ja teraz sobie polecę na planetę i odhaczamy drugi punkt ekspedycji. My jesteśmy z powrotem na planecie. Teraz co? Teraz chcemy ogarnąć drugi punkt ekspedycji, jakim jest budowanie bazy. Jako że tych przedmiotów sobie troszeczkę nazbieraliśmy, tutaj za każdym razem, jak macie możliwość, no to zapiszcie i mapujcie system, dostajecie za to dane nawigacyjne, dzięki którym możecie przyzwać, nie? Wasz statek. Jeżeli na pierwszej planecie będziecie możliwość posiadali taką, żeby wylądować gdzieś w pobliżu jakiegoś większego zbiornika wody, skorzystajcie z nich. Później wam powiem dlaczego. Teraz zajmijmy się drugim kamieniem milowym, czyli załóż pierwszą bazę. Wybieramy Z, wybieramy komputer bazy, stawiamy. Ja stawiam gdziekolwiek, tak jak mówiłem, nie mam zamiaru tu zostawać, więc spokojnie. Nie ma większej różnicy, nie? Gdzie postawicie. Baza postawiona. Rozbuduj bazę. I teraz dosyć ważne.
pytajcie, co wam w prawym dolnym rogu podpowiada misja. Jest to dosyć istotne, ponieważ ja zacząłem budować, a budowałem nie to, co trzeba było. Zastanawiałem, czemu mi nie chce zaliczyć. Dostaliśmy nowe schematy, czyli musimy zbudować fundamenty plus pomieszczenie cylindryczne. Trochę się odsuniemy od statku, bo on przeszkadza w budowie. No i lecimy. Fundamenty. Dlatego też mówiłem, żeby dużo tego pyłu ferytowego zebrać, bo jest on niestety dosyć potrzebny. Mamy postawione fundamenty. Pomieszczenie cylindryczne. Pięknie na fundamenty nam się wpasuje. Rudy i prosty korytarz i drugie pomieszczenie cylindryczne. Tak, to weźmy sobie. Polećmy. Prosty korytarz. Mamy dwa korytarze i drugie pomieszczenie cylindryczne. Teraz musimy zbudować drzwi. Jak widzicie, tego ferytu trochę idzie na to. Dlatego też no, dosyć dużo czasu poświęciłem na zbieranie, nie? I rampę. Budujemy sobie nawet dwie rampy. To ładnie nam się do ziemi. Buduj stacja lecznicza i stacja ochrony przed zagrożeniami. Stacja ochrony przed zagrożeniami, którą de facto dostaliśmy, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby ją postawić. Druga rzecz to była stacja lecznicza. Tak? Czekajcie, wyjdę na chwilę, żeby mi na pewno zaliczyło tą jednostkę ochrony. Dokładnie, zaliczyło to, teraz stawiamy stację leczniczą. A nam się też przełączyło podświetlenie, więc wszystko gro i buczy. Teraz musimy zbudować dwie baterie. Baterie mamy w zasilaniu. Widzę, że obydwie też dostaliśmy jako nagrodę pierwszej misji, więc nie jest problem. I teraz panel słoneczny. Do paneli słonecznych. Teoretycznie można je postawić na przykład w bazie, w tych miejscach. Wtedy nie będziemy musieli ich podłączać, nie? Aczkolwiek samo podłączenie ich też nie jest jakoś problematyczne, no ale skoro mamy możliwość, no to zrób. Zbuduj kontener. Nie mamy. Więc postawmy kontener. Jeden. Gdzieś tu, jak będzie możliwość, postawić drugi. Brakuje nam na magnesowanego ferytu. Tak czy nie? Nie, mamy. Dobrze. Obydwa kontenery też dostaliśmy jako nagrodę misji, więc spokojnie możemy je sobie tutaj postawić. Mamy swoją bazę, możesz przemianować, czyli musimy wrócić do komputera bazy, który wyknęliśmy gdzieś. Weźmy sobie na przykład start.
i prześlijmy bazę na serwery. Tym oto sposobem mamy kolejny kamień milowy odhaczony. Dostaliśmy plany hipernapędu, więc nie będzie tutaj problemu, żeby budować hipernapęd. Spokojnie możemy go sobie produkować. To procesor. Tego zapomniałem jeszcze. Mikroprocesor generalnie bez problemu dostaniemy na stacji kosmicznej. Sobie tam skoczymy. A jeszcze wypadałoby gdzieś tutaj klepnąć lądowisko, nie? Sobie. Nie, całkiem fajnie wyszło nawet. Tej antena się trochę w nie wkomponowała. Kolejny kamień milowy wymaga od nas już zbudowania właśnie hipernapędu, więc sobie wejdźmy. Statek, hipernapęd. Potrzebujemy metal chromatyczny, 25 sztuk i mikroprocesory. Mikroprocesory, no, musimy zakupić albo na stacji kosmicznej, albo też na jakimś posterunku handlowym, jeżeli tutaj gdzieś w pobliżu by był. Jest szansa, że takowy namierzymy. No, my lecimy sobie na stacji kosmicznej. Jak dolatujemy do stacji kosmicznej, lecimy od razu do terminala handlowego. Generalnie rozsądnie będzie, jak załatwicie to wcześniej, po prostu w poprzednim przelocie. Ja tutaj musiałem nadłożyć drogi, żeby kupić te mikroprocesory. Zapomniałem o nich za pierwszym razem. No i tak trochę się to na mnie mści. No ale weźmy sobie mikroprocesor. 5 sztuk. No i kupujemy. Teraz, żeby długo nie lecieć znowu, bo stacja kosmiczna jest dosyć oddalona od tej pierwszej planety, korzystamy z terminusa. Plus jest taki, że nawet jeżeli nie posiadamy teleportera u siebie w bazie, to ze stacji kosmicznej możemy do naszej bazy wkroczyć. W drugą stronę, no niestety, już nie pyknie, ale tutaj jak najbardziej bezproblemowo. No i co tam potrzebujemy? Metal chromatyczny. Do statku jeszcze. Ile? 125. Wspominałem o tym, że miedzi dużo trzeba nazbierać. No i niestety to się potwierdza, ponieważ metal chromatyczny robimy właśnie z miedzi. Także wbijamy w rafinator, szukamy miedzi. Na szczęście miedzi sobie naprawdę w zapasie nazbierałem. I lecimy. Dobra, mamy metal chromatyczny. Przestajemy wytwarzać. I co, naprawiamy nasz statek, nie? My nie naprawiamy. Hipernapęd instalujemy, a nie naprawiamy. Dziwne, że był tak blisko, jest poza zasięgiem, nie? Mamy zainstalowany hipernapęd, no niestety nie mamy paliwa, więc paliwo potrzebujemy wytworzyć. Jest potrzebna do niego antymateria i pojemnik z antymaterią. Zaczynamy od pojemnika z antymaterią. Pył ferytowy i tlen. Bardzo podstawowe pierwiastki, nie jest to jakiś problem.
antymateria. No niestety potrzebujemy metal chromatyczny 25 i skoncentrowany węgiel. Jeżeli nie macie skoncentrowanego węgla, no to zwykły węgiel przetwarzacie w rafinatorze, a my zaraz ogarniemy sobie metal chromatyczny, ponieważ nie przewidziałem takiego rozwoju wypadków. Ponownie bierzemy miedź. No i lecimy. Teoretycznie 7 mieliśmy, ale tutaj możemy sobie wytworzyć ciut więcej. Nie będzie szkodziło, jeżeli na przykład będziecie mieli 2 czy 3 ogniwa warpowe. Prędzej czy później na pewno się przydadzą. Dobra, mamy. Najlepiej zrobić to na statku, ponieważ no paliwo do statku nam najlepiej przyda się na statku. Mamy antymaterię, mamy pojemnik, więc spokojnie możemy zrobić ogniwo warpowe. Mamy, więc zatankujmy. Jak widzicie, to tylko 25% jedno ogniwo nam daje, czyli do pełnego naładowania potrzebujemy 4 ogniw. Także pozostaje nam tutaj wykonać to, co nas proszą. Zostawiłem rafinator przy bazie, ale to nic takiego, ponieważ w razie czego będziemy tutaj wracać, przetwarzać. Mamy tutaj kontenery, z których będziemy korzystać, więc spokojnie możemy rafinator jeden tu zostawić. Nie jest to jakiś wielki problem. Dobrze, no teraz pozostaje włączyć nam mapę galaktyki. I pamiętajcie, żeby wasz cel był ustawiony na trasę ekspedycji, nie? Jak sobie zmieniacie filtry, macie trasę ekspedycji, upewnijcie się, że jest to właśnie w taki sposób ustawione. Także skaczemy. Tutaj co prawda nic od nas nie chcą, ale warto jest sprawdzić planety, ponieważ potrzebujemy egzotyczną planetę. Z okazji sobie odbierzemy nagrody. A teraz już możemy mikroprocesory sami produkować, w razie czego nie będziemy musieli kupować. Sprawdzajcie planety, ponieważ będziemy potrzebowali egzotyczną planetę z egzotycznym zwierzakiem, więc w trakcie skoków nie głupio jest po prostu sprawdzić, czy gdzieś tam po drodze nie mijamy i odhaczyć, nie, ten kamień. Teraz lećmy sobie. No, po pierwszym skoku uruchomił serce anomalii, czyli Nada się z nami kontaktuje. W tej chwili będziemy mogli przyzywać anomalię, żeby się w niej zaopatrywać. Ale w pierwszej kolejności stacja. Na stację przylecieliśmy tylko w jednym celu, żeby rozbudować nasz plecak, ewentualnie naszą technologię. Zależy od was, w co wolicie wrzucać. W początku myślę, że no dość rozsądnie jest jednak rozbudowywać plecak. Plecak mamy z głowy, także
lecimy teraz na anomalię, która nam się pojawiła. Generalnie, no, na jeden z kamieni milowych polega właśnie na wylądowaniu na niej, więc też od razu go odhaczymy sobie. Zanim polecicie pogadać z Nadą, pokażę wam jedną rzecz, którą warto robić także w każdym jednym układzie, do którego skoczymy. W każdym jednym systemie nowo odwiedzonym, do którego przyzwiemy anomalię, też możemy ulepszyć kombinezon. Także nie tylko na stacjach kosmicznych, ale też i na anomalii. Czyli każdy nowo odwiedzony system kosmiczny, lecicie na stację kosmiczną, ulepszacie kombinezon, wywołujecie anomalię, ulepszacie kombinezon. W ten sposób no, dwukrotnie szybciej ulepszycie, nie? Wasz kombinezon, czy też miejsca na technologię. Dobra, pogadajmy sobie z Nadą. No tu będę skipował dialogi, bo raczej jeżeli będziecie robić ekspedycję, to odkryjecie je sami, czyż nie? No i wpadł nam kolejny kamień milowy, czyli serce anomalii. Jak patrzę, miało być to szybkie wideo, a już prawie godzinkę zajęło. Ale też bardzo dużo tutaj gadam, więc nie pokazuję samych kamieni milowych, ale też troszeczkę opowiadam, więc przez to się przeciąga, nie? Dobrze. Czyli został nam spotkanie 1. Także wracamy w kosmos. Jeszcze sobie sprawdzimy, ile mamy. Będziemy musieli doładować. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, że warto sobie lepiej więcej zbudować tych ogniw, ponieważ no, to, co mamy, to jedna sztuka, no to z pewnością nam nie wystarczy. Weźmy sobie od razu lepszmy statki, technologie oczywiście, nie statki. No i teraz możemy spokojnie wracać w kosmos. No i ostatnim kamieniem, jaki nam został, jest dotarcie do celu ekspedycji, znaczy się punktu spotkania. Pamiętajcie, żeby mieć trasę ekspedycji włączoną. Lecimy. I tak jak mówiłem, lecimy na stację kosmiczną. Najpierw rozbudować nasz ekwipunek. Wywołujemy anomalię, żeby na anomalii także wykupić dodatkowe miejsce z ekwipunkiem.
będę tutaj pauzował, żeby wam pokazać, że faktycznie w każdym jednym systemie, w którym przywołamy anomalię, będziemy mogli wykupić. Ale wpierw sobie polecimy na ten ze stacji, nie? Jak widzicie, znacznik planety, na którą mamy polecieć, już jest, więc nie ma problemów ze znalezieniem punktu ekspedycji. Ale tak jak powiedziałem, wpierw anomalia. Szkoda, że tak daleko jest, nie? Ten... sklep z ulepszeniami, nie? Że musimy przebiec praktycznie przez całą anomalię, no ale no. Jak widzicie, nie ma problemu, przepraszam, z wykupieniem miejsca, nie, w egzokomunizonie. No to teraz pozostało nam lecieć na ostatni punkt spotkania. Nie pierwszy, nie? Nie ostatni. Nie mój statek, tak. Mamy planety i włączamy silnik. No i pozostaje na niej wylądować. Kierujcie się blisko punktu. Ewentualnie, jeżeli zobaczycie dość charakterystyczne miejsce, to znaczy, że tam trzeba będzie biec. No jeżeli nie widzicie takowego, no to wylądujcie jak najbliżej. No tutaj akurat zbyt daleko biec nie będziemy musieli, widzę. I jeżeli nie wiecie, gdzie się udać, jak naciśniecie F, skaner, no to z automatu wam pokażę kierunek marszu. No ja tu byłem na tyle blisko, że mi od razu sfinalizowało wyszukiwania, ale normalnie to strzałki będą wam pokazywać, w którą stronę mniej więcej musicie biec. Mamy ostatni kamień milowy, czyli punkt spotkania osiągnięty. Odbierzmy nagrody za to. I teraz ostatniej misji nie musicie robić. Ale ostatnie misje są bardzo przydatne, ponieważ dają nam ulepszenia pól. To najpierw sobie ulepszę te dwa na technologię. Tutaj wygodniej ją rozkładać.
I ostatni kamień milowy, który nie jest, który jest kamieniem opcjonalnym, badaj planetę, nie? Czyli badaj tą planetę, na której w tej chwili jesteśmy. To naprawdę jest to na tyle proste, że szkoda by było pominąć ten punkt. Zobaczcie, zeskanowałem tylko trzy rzeczy, automatycznie mi się pojawiło, misja zaliczona. Dodatkowo jeden z kamieni milowych wymaga od nas, żebyśmy odpowiednią ilość zwierząt zeskanowali, więc warto też wykorzystać to, że jesteśmy na nowej planecie i poskanować zwierzaczki. No i dzięki temu, że na pierwszej planecie bardzo dużo skanowaliśmy, tutaj wystarczyło dwa i mamy ten kamień milowy zaliczony. Czyli tak. Odbieramy nagrodę. Jak widzicie, są trzy pola ekwipunku do tego: żywe srebro, jajo towarzysza. Także nagrody dość fajne, a misja no strasznie prosta. I mamy do odebrania jeszcze coś, co nam tam wskoczyło. Coś więcej mamy? Nie mamy, dobrze. Rękawice hazmat. Bardzo fajna sprawa, jeżeli będziemy chcieli zbierać jakieś bardziej niebezpieczne temki, nie? No i co? I w ten sposób na szybko, tak, zakończyliśmy pierwszą fazę ekspedycji. Nie wiem, zajęło mi to... Zacząłem koło 21. 2,5 godziny, z czego byłem sobie zrobić kolację, jadłem, oglądałem tutaj transmisję kolegi na YouTubie, więc myślę, że ten czas spokojnie można by było skrócić do godzinki, może do półtorej godzinki. Samą godzinę przecież zbierałem materiały, nie? Na pierwszej planecie. Tak szybko tylko jeszcze wtrącę. Jako że wylądowaliśmy tutaj, jest dosyć dużo osób do pogadania. Nauczyliśmy się też astrolingwistyki i kamienia milowego z fazy piątej. Weźmy sobie od razu, odbierzmy nagrody. Akurat tutaj nagrody, powiedziałbym, że wszystkie są na sprzedaż, ale zawsze jest to jeden kamień odhaczony. Ale dobra. Pierwsza faza ekspedycji zaliczona. Wszystko odhaczone. Także w kolejnym materiale zrobimy drugą fazę. Ja się z wami w tej chwili żegnam. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.